Okej, cześć Wam. Słuchajcie, będzie druga część filmiku na temat tych płytek do pendrive'ów, żeby sobie zrobić z dysku SSD. Jak wiecie, w pierwszej części poniosłem klęskę. Przegrałem z klejem, który jest na płytce wylany tutaj pod tymi kościami pamięci. Jest totalna masakra. Co zrobiłem źle, co powinienem zrobić? Mając taki klej pod układem. No na pewno taką płytkę powinienem zamontować w jakiś sposób, żeby ona mi się w ogóle nie ruszała, żebym jakąś taką. Są takie fajne, widziałem narzędzia do podważania układów, jak na przykład na filmikach od iPhone'ów, że gościu podgrzewa od góry układ, no i tutaj z boku gdzieś się wbija taką cieniutką jakby szpatułką i wtedy ten układ podnosi, tak? Ja tego nie mam, no niestety przydałoby się takie coś i to bardzo. I jak wyciągnąłem tą później kość pamięci, jak już przestałem nagrywać, bo po prostu poddałem się, odłożyłem to na bok i sobie pomyślałem, dobra, pójdę bardzo drastycznie, wezmę hotem, przytrzymam, załóżmy, to jest dysza hota, przytrzymam płytkę, tak, czyli dotknę jej mocno, docisnę, no i wiadomo, że ten strumień powietrza gdzieś tam leciał na ten układ tutaj z boku, tak od spodu. No i wziąłem pensetę i pensetą na chama już się wbiłem pod układ i go po prostu podważyłem do góry. I pokażę Wam, co się stało po takiej operacji z tą płytką, jak ten klej działa. Ja postaram się tutaj ustawić na razie makro w telefonie, a potem zobaczymy pod mikroskopem. Manual makro. OK. I patrzcie się, wyrwało tutaj w ogóle laminat spod tego. Tak jest ten układ klejony, także naprawdę nie dziwcie się, że poszło mi to tragicznie, ale tutaj Chińczycy podlali ten układ tak, że no masakra, szkoda gadać. Z drugiej strony, jeżeli sobie obrócimy, to samo też jest wyrwane trochę jakby laminatu. Tak ten klej mocno trzyma. Myślę, że teraz tak się zastanawiam, czy jest sens w ogóle bawienia się w takie coś, jak jest tak układ mocno podklejony. To strata, mnóstwo czasu, no ale jakieś tam informacje na YouTube'a pójdą, tak? Ktoś to będzie chciał sobie zrobić coś podobnego, no to wtedy może trafi na mój filmik i zobaczy, że nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Tutaj drugi układ wylutowany, jak widzicie. Jest mnóstwo kleju. To, żeby oczyścić, to też nie jest łatwo. No i drugi ten układ, to już się bawię w takie szlifowanie, bo chciałem zobaczyć z ciekawości, jak wygląda on pod spodem. No i powiem wam, że szlifuję, a już tutaj się, żeby dostać, już nie mogę za bardzo. Znaczy, pewnie mógłbym, ale bym spędził przy tym dobrych kilka godzin. Rzeźbiąc papierem wodnym 2000 czy tam większym. Ok, teraz postaram się przełączyć pod mikroskop, żeby wam pokazać to dokładniej pod mikroskopem. Zobaczycie, jak to wygląda. Mówię, to będzie druga część filmiku. Ja sobie może ściągnę telefon z góry, dam troszeczkę lepsze oświetlenie na kamerkę. Czy to już jest na maksa? Jasność? Na maksa, dobra. Także teraz podjadę tą płytką od dysku SSD. Zobaczcie, jak to wygląda. Masakra. I ten klej tutaj też jest naniesiony. Damy oświetlenie z tej strony. Jak widać, tego kleju jest no mnóstwo. Po prostu cały układ był zalany jak cholera. Nie wiem, dlaczego oni to robią. No pewnie dlatego, żeby utrudnić po prostu odzysk takich kostek, tak? Bo gdyby tego nie było, to ja mógłbym sobie bez problemu taką kostkę odzyskać. Tu jest ten układ drugi, który udało mi się jakoś wyciągnąć, ale też widać, że jest. Dlaczego mi tak kurczę ten rwie oświetlenie? Dobra.
Też widać, że tutaj jest jeden pad wyrwany po prawej stronie, po lewej. Tutaj też widać, że jest już wyciągnięty. No raczej z tego nic nie będzie. Także podejrzewam, że nie uda mi się zrobić coś sensownego na tych płytkach. A szkoda, bo chciałem, kurde, wykorzystać te kości pamięci. No ale widzicie, jak to Chińczycy pokleili, tak? Tu mam jeszcze drugą płytkę. Jeszcze mam dwie w zasadzie płytki. Czyli mam w zasadzie cztery układy. No i będę na pewno myślał bardzo intensywnie, jak do tego się w ogóle dostać. Czy gdzieś to wrzucić, kurde, do jakiegoś roztworu, niech poleży cały dzień, cholera. I ten klej może jakoś, nie wiem, zmiękczy się, czy coś w tym stylu. Już tak kombinuję, myślę, żeby to po prostu nie na chama hotem rwać, żeby znowu się nie okazało, że widzicie, jak to jest poklejone? Patrzcie. I to jest cały układ rozlany pod spodem tym klejem, także jest mega, mega trudne. Aha, jeszcze chciałem wam pokazać tą kość pamięci, którą szlifowałem. Zobaczcie, jak to wygląda. Coś takiego. Teraz jest troszeczkę odległość większa. No i po prostu brałem papier ścierny. Mówię, wodny 2000, ale to i tak na sucho robiłem. No i co? I się bawiłem w takie ścieranie, nie? Poczekajcie, jakbym tutaj zmienił ekspozycję teraz. Aha, 1920 na 1080 kamerkę ustawioną. Dan 720p, exposure in gain. Manual. Dobra, teraz będzie szybciej działało. Jak mam Full HD ustawione w kamerce, to są też większe lagi, bo wolniej działa. A jak 720p, obraz też jest czytelny. A wszystko szybko działa, lepiej, płynniej. No jak widzicie, mamy tutaj, widać troszeczkę te kulki, na których siada ten układ, te pola od kulek. Będę sobie go tak szlifował, powolutku. Jak wyszlifuję go całego, to wtedy wrzucę sobie wszystko na chomika, żeby udokumentować to jakoś. No i co wam powiem? No, zobaczcie, tu jest drugi układ. Jest niestety, ale widać. Pokażę to na przykładzie. Nie, tego nie może. Może wezmę kondensator i nóżką będę pokazywał. Zobaczcie. Tutaj jeden pad jest wyrwany, widać. Tutaj drugi. Tutaj nie wiem, czy coś jest. Także trochę lipa. Mogę oczywiście zjechać obiektywem jeszcze na dół, żeby to było większe. Dobra, to już na maksa zjechałem na dół. I teraz zobaczymy sobie na takim powiększeniu. O, tutaj też widać już fajnie. Te pola do kulek. Jestem ciekawy, czy jakbym tak całe to zdrapał, czy wtedy wszystkie te piny od kulek byłyby całe i spróbować położyć taki układ goły na płytce, nie? Ale to podejrzewam, że musiałbym topnikiem to wszystko tutaj wysmarować, żeby żadne tam zwarcie się nie zrobiło tutaj z tą płytką z boku, bo widzicie, jak to jest zalane jakimś takim tworzywem, to wtedy mamy tylko pola odsłonięte, nie? Na kulki, nic więcej. Dobra, tu jest, no tak jak tutaj dokładnie to widać. Tu widzicie, tu jest jeden i tutaj drugi. A żeby jeszcze mocniejsze przybliżenie uzyskać, mogłem oczywiście sobie teraz podjechać na wyższą półkę mikroskopem. Położyć teraz układ, ale to już muszę podjechać troszeczkę wyżej, bo jakaś tam minimalna wartość jest od tego. No i zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie? Tutaj jest jeden, chyba dwa.
3, 4, chyba 5. Nie, nie ma sensu, bo to jest właśnie takie coś, jak się rwie ten układ, ten klej trzyma, no i niestety pady się odrywają. Mówię, najlepiej chyba by było zrobić coś takiego, że się przełączę na droidka. A nie, to teraz mam to. Powiem wam, najlepiej by było chyba zrobić. Przepraszam. Najlepiej by było zrobić tak, że spróbować wyczaić jakiś taki preparat, który by mógł rozpuścić ten klej w jakimś stopniu, albo spróbować zamówić u Chińczyków taką jedną buteleczkę, tylko ona droga jest, bo powiem wam, że jak widziałem, to naprawdę malutka buteleczka, nie wiem, 10 ml, czy tam może więcej troszeczkę, 30 zł, także ja bym wolał pokombinować z jakimiś polskimi środkami chemicznymi, które mogłyby takie coś rozpuścić. Nie wiem, zastanawiam się, czy nie kupić sobie acetonu. Acetonem to podlać i zostawić gdzieś, kurde, na parę godzin przynajmniej. No i zobaczylibyśmy, co się stanie z taką kością. Płytka i tak już jest do wywalenia, do odpadów. Także ja chyba będę szukał w polskiej chemii jakichś takich środków, które mogłyby rozpuszczać kleje. Postaram się poczytać troszeczkę w internecie. Jak coś znajdę ciekawego, co by rozpuściło ten klej, od razu daję wam znać, bo to jest informacja na wagę złota. To by było na tyle z drugiej części. Jak widzicie, mam jeszcze ten drugą płytkę, na której są dwa układy. Też szkoda, że producent tutaj umieścił, że te dwie kostki są tak jak kanapka, bo gdyby było gdzieś z boku, to wtedy z drugą płytką, wiecie, co bym zrobił? Wyciąłbym ją po prostu mini szlifierką i potem bawił się już w szlifowanie, takie frezowanie, żeby dostać się do tych kulek i może coś by z tego wyszło. Dobra, nie będę więcej gadał, bo już 12 minut leci. I chyba to wszystko chciałem wam przekazać w tej części. Także jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, to postaram się wam odpowiedzieć. Tak jak mówię, tutaj jest jedna. Aha, jeszcze na koniec dodam, że jest jedna osoba, która ze mną właśnie pisze na YouTubie i też zamówiła sobie takie płytki. Jeżeli mnie oglądasz, to daj znać w komentarzu, powiedz mi, czy też masz takie kości pamięci klejone. Bo jak masz, no to naprawdę będzie bardzo, bardzo ciężko. A jak to ogarniesz, to szacun. Szacun, klękam na kolana. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Trzecia część być może będzie związana z klejem, z rozpuszczeniem tego kleju. Może coś znajdę. Bo dzisiaj już podejrzewam, że tej płytki, no szkoda mi jest ryzykować, bo chcę podejść teraz do tej drugiej płytki jak najbardziej, że tak powiem, profesjonalnie, jakkolwiek to zabrzmi. I chyba sobie kupię w Gołtroniku. Tylko teraz nie, teraz mam nocki, no to jak będę z nocek schodził, to niestety zanim wstanę, to już będzie za późno, żeby do Gołtronika pojechać. Potem druga zmiana, też źle. I pierwsza, wow. Chodzi o to, że chciałem sobie kupić te takie szpatułki, a może zamówię przez Allegro, jak będą w miarę tanie, żeby się tutaj wbijać, nie? Chociaż z drugiej strony mam jeszcze te nożyki takie do cięcia, którymi mógłbym też tutaj jakoś po ten układ delikatnie się wejść, podważyć. Dobra, za dużo mam myśli, które mi się plączą z językiem. Kończę, trzymajcie się, pozdrawiam.